Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo gorąco na naszym kolejnym dniu wyzwania, 30-dniowego wyzwania medytacyjnego. Dzisiaj mamy już półmetek i od dnia dzisiejszego już coraz mniej dni zostanie do zakończenia tego wyzwania. Tym bardziej gratuluję wszystkim Wam wytrwałości, którzy od samego początku jesteście ze mną i którzy każdego dnia dajecie sobie te kilka minut uważności, te kilka minut dla siebie, po to, aby zmienić swój dzień, po to, aby zmienić swoje życie. Jeśli dopiero co wskoczyłeś do naszego wyzwania, to na dole w opisie tego filmu znajdziesz link, dzięki któremu możesz zapisać się do wyzwania i będziesz otrzymywać na bieżąco każdego dnia maila codziennie rano z aktualną medytacją i afirmacją. Natomiast jeżeli masz ochotę, możesz zacząć od samego początku. Tutaj w opisie tego filmu również znajdziesz link do dnia zero, w którym opowiadam o tym wyzwaniu. I jeżeli masz ochotę, możesz zacząć od tego właśnie dnia i iść swoim rytmem przez całe nasze wyzwanie. Każda z tych medytacji trwa około 10 minut i każda z nich zawiera w sobie afirmację inną na dany dzień tygodnia. Zachęcam Cię do tego, abyś w ciągu dnia przypominał sobie o tej afirmacji i zgodnie z nią ukierunkowywał swoje działanie, swoje myślenie, czucie, emocje, słowa, a także myśli. Do tej medytacji oczywiście nie potrzebujesz niczego, prócz kilku minut dla siebie i wsłuchania się w moje prowadzenie, podążania za moim głosem. Jeżeli w trakcie medytacji pojawi się nagły natłok myśli, zauważ te myśli, nie odsuwaj ich na siłę, bo jak będziesz odsuwać na siłę, to nie zadziała i one będą jeszcze bardziej pchały się do ciebie. Zauważ te myśli, nazwij tą myśl, która się pojawiła, określ ją, tak żebyś mógł ją skoncentrować w tej nazwie i pozwól, by ona przeminęła, tak jak przemijają chmury na niebie, kiedy je obserwujesz. Nie potrzebujesz stawać się tą chmurą, tak jak nie potrzebujesz stawać się tą myślą. Od ciebie tylko zależy, czy myśl, która się pojawiła, wpłynie do twojego ciała, czy ona wpłynie do twoich emocji i czy zakłóci tą medytację, czy też powoli nauczysz się zauważać to, co się pojawia, odseparowywać od siebie i decydować, co chcesz przyjąć w danym momencie, a czemu dziękujesz. Więc jeszcze raz, jeżeli pojawi się natłok myśli, jakiekolwiek wspomnienia, rzeczy, które masz jeszcze dzisiaj do zrobienia, pozwól sobie zauważyć to, mówiąc w bardzo prosty sposób. Ok, widzę to i nazwij, co to jest. Wrócę do tego po medytacji i następnie skieruj swoją uważność do centrum swojego ciała i pozwól się dalej poprowadzić w tej medytacji. To jest absolutnie normalne i naturalne, że mamy natłok myśli, że mamy taką kotłowaninę myśli podczas medytacji, ponieważ nasze ciało i nasz umysł nie są przyzwyczajone do siedzenia w bezruchu, szczególnie nasze ciało. Więc będzie starało się wyrwać, będzie starało się przypomnieć Ci o różnego rodzaju rzeczach, które masz do zrobienia w ciągu dnia, o nagłych, pilnych sprawach niecierpiących zwłoki, jakkolwiek będą one nagłe i pilne, przypomnij sobie, że to jest tylko kilka minut. W ciągu tych kilku minut nic się nie zmieni. Jeżeli dasz je sobie, a tymi sprawami zajmiesz się, kiedy ustabilizujesz siebie, swoją energię, wibrację i nadasz kierunek swojemu działaniu, wówczas w zupełnie innej przestrzeni będziesz podejmować to działanie w ciągu dnia. Jeżeli jesteś gotowy, to zaczynamy. Dzisiejsza afirmacja, którą dla Ciebie przygotowałam, brzmi: stale kreuję obfitość w moim życiu, a pieniądze przychodzą do mnie z łatwością. Jest to jedna z moich ulubionych afirmacji. Zanim wejdziemy w tą medytację, pozwól sobie przez chwilę wziąć kilka głębokich oddechów, zamykając oczy.
wsłuchać się w siebie. Wczuj się w swoje ciało. Wdech przez nos i głęboki wydech przez usta. I jeszcze jeden wdech przez nos i głęboki wydech przez usta. I ostatni taki wdech wraz z wydechem. Pozwól, by wszelkie napięcie z Twoich ramion odeszło, z Twojego ciała. I pozwól sobie zanurzyć się w odpowiedź na pytanie. Jak się dzisiaj czujesz? Co dzisiaj czujesz? Pozwól sobie na takie szczere połączenie się z tym, bez oszukiwania siebie, bez udawania, że jest super ekstra. Pozwól sobie poczuć, co czujesz dzisiaj. Chyba, że jest super ekstra i udawać nie musisz. Ale jeśli jest inaczej, to też jest ok, ponieważ w tej medytacji chcę Cię zabrać troszeczkę głębiej i pokazać Ci kolejny krok i kolejny poziom. I teraz, jak już dotarłeś do tego, jak Ci dzisiaj jest ze sobą, co czujesz, to chciałabym, żebyś zauważył to i powiedział do siebie, że to jest ok, że masz prawo się tak czuć. I wyobraź sobie, że obejmujesz siebie i przytulasz mocno. Mocno do serca, tak jak przytula do serca matka, malutkie dziecko. Bezwarunkową miłością. I następnie powiedz do siebie, to jest ok, że tak się czuję. Teraz zabieram siebie w podróż. I wyobraź sobie, jak ta cząstka ciebie, która czuje się, jak się czuje, jest zabrana przez ciebie, obecnego, dorosłego, w podróż, w głębie tej medytacji. I teraz zanurzmy się głębiej. Chciałabym, żebyś zaczął oddychać. Mając cały czas na uwadze te dwie przestrzenie, czyli siebie dorosłego i tą cząstkę, ten kawałeczek siebie, który dzisiaj czuje się tak, jak się czuje. I zacznij oddychać, wprowadzając powietrze przez 4 sekundy do swojego ciała. Zatrzymaj na 2 i przez 4 sekundy wydech. I wdech. Zatrzymaj. I głęboki wydech. Pozwól sobie skupić uwagę na oddechu. Zauważyć, jak to powietrze wpływa do Twojego ciała, rozpręża Twoje płuca, a przy wydechu, jak one się kurczą. Wszelkie obciążenia i napięcie z Twojego ciała znika. Z każdym wydechem ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane, a Ty odprężone. Teraz z kolejnym wdechem chciałabym, abyś wprowadził swoją świadomość i dał uwagę do punktu, który znajduje się w centrum Twojej głowy i mocno napełnił go energią. Niech każdy wdech wprowadza tam energię. Następnie przejdź do centrum swojego gardła. Poczuj to miejsce. Daj mu swoją uwagę, a wraz z każdym wdechem wprowadź energię. Poczuj, jak ono zaczyna się napełniać tą energią.
przejdź swoją uważnością do centrum swojego serca, do centrum swojej klatki piersiowej i tutaj wprowadź oddechem życie, życiodajną energię, niech każdy wdech wprowadza tam coraz więcej tej energii. I wsłuchaj się w rytm serca. Pozwól, by twój umysł dopasował się do jego wibracji. Teraz tutaj wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Stale kreuję obfitość w moim życiu, a pieniądze przychodzą do mnie z łatwością. Stale kreuję obfitość w moim życiu, a pieniądze przychodzą do mnie z łatwością. I zauważ teraz, że ta afirmacja nie oznacza, że obfitość jest tylko wtedy, kiedy czujesz się dobrze, ale kreujesz ty obfitość w swoim życiu w sposób stały, każdego dnia i każdej chwili, bez znaczenia, czy twoje samopoczucie jest wspaniałe, czy jest gorsze. Obfitość kreujesz w sposób stały, a pieniądze przychodzą z łatwością. I powtórz jeszcze raz tą afirmację na głos. Stale kreuję obfitość w moim życiu, a pieniądze przychodzą do mnie z łatwością. I pozwól sobie pobyć z tą afirmacją. Z każdym oddechem wprowadzając ją do swojej przestrzeni. Poczuj, czym jest obfitość dla ciebie, jaką ona ma symbolikę i znaczenie, indywidualnie, w twoim poczuciu. Co byłoby pierwszym krokiem do tego, byś poczuł, że ta afirmacja zostaje wprowadzona w twoje życie? Od czego byś zaczął? Stale kreuję obfitość w moim życiu, a pieniądze przychodzą do mnie z łatwością. I daj sobie pozwolenie na to, by tą cząstkę siebie, która dziś czuje się tak, jak się czuje i która od czasu do czasu czuje się trochę słabsza, by mieć ją za rękę i iść z nią przez życie, nie poddając się i kreując obfitość w swoim życiu, przyjmując, że pieniądze mogą wpływać do ciebie z łatwością i że jest to absolutnie naturalna rzecz. I kolejny głęboki wdech. Pozwól sobie teraz, by jasna, świetlista energia otuliła ciebie. Otuliła i ciebie, i tą cząstkę. I z każdym oddechem wprowadzając
wprowadzaj tą jasność do siebie, do swojego życia, do swojej codzienności, pozwalając, by ta energia prowadziła Ciebie w kierunku afirmacji, którą dzisiaj przyjmujemy. I następnie połóż swoją lewą dłoń na sercu. Podziękuj sobie za dzisiejszy poranek, za to, że miałeś siłę i wytrwałość, by usiąść ponownie do medytacji. Kilka kolejnych głębokich oddechów. Powoli, z każdym oddechem, zacznij wracać do swojego nowego ciała, do nowego życia i do nowego dnia, pozwalając, by dzisiejszy dzień był ukierunkowany właśnie tą afirmacją, że w sposób stały kreujesz obfitość w swoim życiu, a pieniądze przychodzą do Ciebie z łatwością. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ponownie ze mną o poranku i dziękuję, że zaprosiliście mnie do swojej przestrzeni. Jeżeli czujecie, że te medytacje naprawdę zmieniają wasze życie, to koniecznie podzielcie się nimi ze swoimi znajomymi. Niech jak najwięcej osób korzysta z tego wyzwania, transformując swoją codzienność. Koniecznie zostawcie także komentarz pod tym nagraniem i napiszcie, jak to wpływa na wasze samopoczucie, na wasze życie, na waszą codzienność. Co się zmienia, co odchodzi, a co pojawia się nowego. Życzę wam cudownego, wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro.